się nie bój. To nie jest trudne. Czasem trudniej jest powierzyć się Bogu. Słońcu trudniej jest powierzyć się Bogu. Dzięki bardzo. No i właśnie tak jest, z tym powierzaniem się i z tym zaufaniem i z tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu i myślę, że w życiu każdego człowieka jest trochę inaczej, ale podobnie. Myślę sobie, że tak, na pewno nie jestem doskonały, nigdy nie będę i nie chcę być doskonały, natomiast uczę się zmiany swojego życia, swoich zachowań, swoich akceptacji, swoich wynaturzonych instynktów, które posiadam. Bo ja mam sobie taki kawałek ciemny, gdzie potrafię uderzyć, ubliżyć, zniszczyć. Potrafię. Ja uwierzcie mi, że ja potrafię to zrobić. Tylko kwestia teraz, czy ja chcę tego używać, tak? Tej swojej broni, która może skrzywdzić, zranić i zrobić wiele zniszczenia i niedobrego. Czy ja chcę to robić? Dzisiaj wiem, że to, co daję drugiemu człowiekowi, to też kiedyś wróci do mnie z powrotem. Dlatego nie chcę już tego robić, bo ja robiłem przez wiele lat to wszystko. Krzywdziłem, raniłem i źle się później strasznie z tym czułem. Ja kiedy robiłem kroki i kiedyś zadośćuczyniałem, to wiem, że w swoim życiu miałem kilka osób, których nie byłem w stanie już przeprosić i zadośćuczynić, ponieważ odeszli z tego świata. Okradłem, zbiłem, skrzywdziłem osoby, które już nie żyją. I chodziłem na cmentarz i rozmawiałem z nimi gdzieś tam, spróbowałem zadośćuczynić im na taki moment, jaki potrafiłem wtedy. I dzisiaj też wiem, że tak jak ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, co mi się podoba, że moje trzeźwienie wygląda tak, jak wygląda mój dom, jak moje relacje z moimi dziećmi, z moją partnerką, z moją rodziną. Tak wygląda moje trzeźwienie. Nie w klubie, nie na meetingu, tylko tu w realu, w rzeczywistości. Ja dopiero zobaczyłem po półtora roku, jak trudno jest nauczyć się tego wszystkiego, kiedy półtora roku nie piłem i uważałem, że jestem taki już przynajmniej pół metra nad ziemią. Formowałem taki, byłem uduchowiony, taki wyciszony, taki w ogóle och i ach, na meetingu siedziałem, nieraz coś powiedziałem mądrego. Do takiego momentu, kiedy nie byłem, poszedłem raz po półtora roku też, kiedy chodziłem, półtora roku nie piłem, poszedłem na meeting na Kolską, pamiętam, w niedzielę. I wyszedłem z tego meetingu, też taki byłem uduchowiony, taki miałem refleksję. Wsiadłem do samochodu i zacząłem jechać. I nagle ktoś mi zajechał drogę, nie? Coś tam. No to ja mu trąbnąłem, to mi pokazał, nie? Tak mi pokazał. No to jak on mi tak pokazał, to ja jedyna dwuja i go po pół Warszawy go ścigałem. Ja go złapałem na placu Zawiszy. Podbiegłem do niego, otworzyłem drzwi, wyrwałem mu kluczyki ze stacyjki i wrzuciłem do tego. Wrzuciłem gdzieś tam na chodnik czy na trawnik i go jeszcze uderzyłem w twarz. I odjechałem. Za godzinę się zatrzymałem. Boże, co ja zrobiłem? Ja półtora roku nie piję. A ja zachowuję się jak łobuz, jak bandyta. No jak to się ma przekładać do mojego trzeźwienia? Ja, taki uduchowiony po terapii, po meetingach? Przecież bym go zabił. Gdyby miał nóż, to pewnie bym go zabił. Ja miałem strasznie duże poczucie winy później, że to zrobiłem. Ja później rozmawiałem ze swoim sponsorem. On mi powiedział, Piotrek, może ten człowiek pierwszy raz w życiu wsiadł w samochód? Może on ci nie pokazał faka, może go ci pokazał rękę, że przeprasza czy coś, nie wiem. Nie wiem. Tylko zobacz, co się z tobą dzieje. Ty półtora roku nie pijesz, ale masz zachowania cały czas pijane. I tak było. Ja przez półtora roku myślałem, że ja już jestem taki
wytrzeźwiały, że wszystko mi się należy, że mi powinno mieć, przynajmniej powinno mi się dać medal, albo przynajmniej dyplom, albo przynajmniej w telewizji powinienem dostać jakąś nagrodę od premiera, że ja w półtora roku nie piję. Dzisiaj wiem, że tak naprawdę za przeproszeniem to gówno mi się należy, że ja nie piję. Ja nie piję dla siebie tak naprawdę teraz, a nie dla kogoś. Ja pamiętam, po roku też miałem taką sytuację, niektórzy może słyszeli o tym. Jak po roku miałem swoją pierwszą rocznicę i zadzwoniłem do swojej byłej żony i mówię, słuchaj, wiesz co, chcę przyjechać do ciebie, bo muszę chwilę z tobą, ważny temat mam, muszę porozmawiać. To było w czerwcu, tuż zaraz, około 20 chyba czerwca. Przyjechałem na Grochów, otworzyła mi drzwi, stanęła, tak się na mnie patrzy, mówi, no wejdź. Ja mówię, Marysia, słuchaj, jest taka sprawa. Idą wakacje, ja wezmę Jaśka, czyli swojego syna. Pojadę z nim na wakacje na Mazury, tam do dziadka, wiesz tego, jest camping, jest motorówka, popływamy sobie 2 tygodnie, bo przebywam z nim, wiesz tego, relacje mi się poprawią z syna, wiesz, wszystko będzie w porządku tego. No, ty sobie odpoczniesz, możesz sobie gdzieś wyjechać, wiesz, trochę cię odciąży, nie? Ona się tak na mnie patrzy jak na wariata. I mówi tak, ja tobie mam dać dziecko na 2 tygodnie? Tobie? Przecież ty jesteś alkoholik. Ty jesteś nieodpowiedzialny człowiek, ja się ciebie boję. Ja nawet ci dziecko nie dam na 15 minut, żebyś z nim wyszedł na dwór. Ja się do końca życia po prostu nie chcę z tobą w ogóle za dalej. A ja po prostu, słuchajcie, nie wiem, że ja jej po prostu nie udusiłem w tym domu. Wyszedłem z tego domu, jakby mnie ktoś poraził prądem. Wziąłem telefon, mówię, zadzwonię do swojego sponsora, mówię, przychodź natychmiast, bo jedę do sklepu pić. A on mówi, Piotrek, uspokój się. Mówię, przychodź, bo ja sobie nie dam rady. Przychodź natychmiast. Mówię, spotkajmy się, gdzie ty jesteś. A on mówi, jestem tu i tu. To czekaj na mnie, nie ruszaj się. Akurat wychodził z Teatru Powszechnego. A to było na Grochowie, było niedaleko. Przybiegłem do niego, wysłuchaj. Powiedziałem mu, to taka, to taka, to taka, to taka. Zobacz, widzisz jaka ona jest? Ja tutaj rok nie piję, chodzę na terapię, chodzę na meetingi, trzeźwieję. Ona mi dziecka na 2 tygodnie nie chce dać. No widzisz jaka to jest? On tak mnie wysłuchał, wziął to wszystko na klatę i mówi tak, Piotrek, a ile ty nie pijesz? Ja mówię, rok. Aha, a ile ty piłeś? Ja mówię, no z ponad 15 lat. No to dał mi takie 2 patyczki na ziemi leżały. Jeden patyczek był taki, a drugi był taki. No to widzisz, ten patyczek to jest twoje picie, a to jest twoje niepicie. Jakie ty masz oczekiwania? Że ty po roku to co? To wszyscy będą przed tobą klękać, kłaść się, czy co? Powiedział mi tak, twoja żona, pamiętam to jak dziś, twoja żona do końca życia może ci nie dać dziecka. Do końca życia może czuć lęk, strach, niepokój i do końca życia może nigdy ci nie ufać. Pamiętaj o tym. Weź to na klatę albo idź teraz się napij. Wybieraj. Ja mówię, to po co mi takie trzeźwienie? To ja się tutaj tego staram, coś robię. A tutaj okazuje się, że nie mogę iść ze własnym dzieckiem na wakacje. On mówi, wiesz, tak może być, ale może nie być. Wybieraj. Ja strasznie przez kilka miesięcy nie mogłem sobie z tym poradzić, ale jakoś dzięki Bogu ani nie zapiłem, ani nie poszedłem brać narkotyków. Ciężko mi to było przełknąć tę pigułkę, ale ja wtedy zrozumiałem po paru miesiącach, że tak naprawdę, właśnie prawie przy 2 latach mojego niepicia, że ja nie robię tego dla kogoś. Nie robię tego na pokaz, tylko robię to tak naprawdę. Jeżeli mam to zrobić uczciwie, to muszę to zrobić dla siebie uczciwie. Wiecie, jaki był paradoks tej sytuacji? W czerwcu, kiedy miałem kolejne 2 lata, siedziałem sobie w domu, oglądałem jakiś film czy coś, nie pamiętam. Nagle zadzwonił telefon. Mówię, słucham. Słyszę głos mojej byłej żony. Mówi, no cześć. Ja mówię, no cześć Marysia, co się tam stało, coś z Jaśkiem? No mówi, nie, no nie stało się, tylko wiesz, ja tak dzwonię do ciebie, bo tak siedzisz w tej Warszawie, chodzisz tylko na te grupy, na te meetingi, do tego klubu, a tak to, wiesz, wakacje idą, może byś wziął syna, pojechał gdzieś tam na Mazury do dziadka na 2 tygodnie, byś tam nim poprzebywał. Ja tak słucham, mówię, tak sobie myślałem, pijana jest, czy co? Nie. No mówię, ale ty poważnie mówisz? Mówi, no tak, no, mógłbyś pojechać z nim na 2 tygodnie, nie, no, już nic się nie stanie, no. I to był pierwszy moment, kiedy ja, nie wierząc jeszcze, zacząłem tak z niepewnością obserwować to, co się nazywa powrotem mojego zaufania od mojej byłej żony do mnie.
To było trochę inaczej, bo oczywiście jak ja pojechałem na te 2 tygodnie ze swoim synem, mój syn miał telefon komórkowy, na który codziennie dzwoniła mama po 3 razy dziennie, a do mojego ojca, który też z nami wtedy był, dzwoniła przynajmniej 6 razy dziennie, pytała się, czy ze mną wszystko w porządku, nie? Przez te 2 tygodnie. No taka kontrola, współuzależnienie takie wielkie, no ale ja wtedy zrozumiałem, że odzyskanie poczucia zaufania to nie jest w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku. Że wszystkie konsekwencje mojego picia to jest praca na wiele, wiele lat. Na wiele, wiele lat. Ale dzisiaj wiem, że warto. Dzisiaj wiem, że warto tak naprawdę żyć każdego dnia i to wszystko odbudowywać, bo to się wszystko da odbudować. Wszystko się da. Ja po roku nie picia nie miałem nic. Ani nie miałem pracy, ani nie miałem jeszcze gdzie mieszkać. Ale nie miałem ani pracy, ani perspektyw żadnych. Nie miałem pieniędzy, miałem strasznie dużo długów i nie wiedziałem. Ale widziałem jedną rzecz. Nie chcę wrócić do picia. Dzisiaj chcę wam zagrać piosenkę, która jest całkiem innym utworem od tych wszystkich, które słyszeliście tutaj. Ale która mówi właśnie o relacjach między kobietą a mężczyzną. Napisałem ją kiedyś, że w związkach będąc nieraz popełniamy błędy, nieraz potrafimy się krzywdzić, ranić. Świadomie i nieświadomie. Używamy przemocy nieraz w związkach. Nie odzywanie się do partnerki przez tydzień, przez 2 to też jest przemoc. Ja się dowiedziałem na takich wszelkiego rodzaju zajęciach w relacjach między ludźmi, że używanie przemocy to nie tylko uderzenie, popchnięcie, szarpnięcie. Przemoc to też ubliżanie, to wyśmiewanie, nie odzywanie się do kogoś, oczernianie, obgadywanie, porównywanie i takie różne zachowania. To jest przemoc psychiczna. Dzisiaj wiem, że ja wielokrotnie popełniam gdzieś tam błędy, nieraz się nawet i posprzeczam, czy pokłócę ze swoją partnerką, ale dzisiaj nauczyłem się takiego słowa, które brzmi przepraszam. Przepraszam, zagalopowałem się, sorry, nie chciałem cię urazić. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Dzisiaj się nauczyłem najważniejsze rzeczy, które chcę wam przekazać też z wiedzy, którą dostałem od mądrych ludzi. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z was się pokłóci ze swoją partnerką czy z partnerem, i wychodzi z tego domu na przykład, to zatrzymajcie się na dole i wróćcie z powrotem. Przynajmniej przez 10 minut, albo przez 5 minut, czy przez minutę. Zatrzymajcie się i wróćcie i powiedzcie przepraszam i dopiero wyjdźcie. Dzisiaj wiem jedną rzecz, że mogę po prostu przy takiej sytuacji, kiedy się pokłócę i wyjdę z domu, mogę do tego domu już nie wrócić, różnie bywa. I uraza zostanie do końca już. Dlatego dzisiaj uczę się przepraszać. W miarę najszybciej, jak potrafię to zrobić. Nie trzymać uraz do drugiego człowieka. Jesteśmy tylko ludźmi, wielokrotnie popełniamy błędy. Nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, ale natomiast możemy nauczyć się tego, że możemy kogoś nieraz skrzywdzić świadomie i jeżeli to wyłapiemy szybko, to możemy to po prostu naprawić, przeprosić i przynajmniej przyrzec, że będziemy się starali więcej tego nie zrobić. To bardzo ważne, tego się nauczyłem tutaj na trzeźwej drodze życia. Przepraszania, bo kiedyś nigdy nie przepraszałem, bo uważałem, że ja mam rację. Jeżeli tak zrobiłem, to znaczy, że słusznie zrobiłem. Że ktoś przeze mnie płacze, no to widzisz, no widzisz. Widzisz, no widzisz, tak masz teraz. Wiosna. Ze specjalną dedykacją dla wszystkich kobiet, które dzisiaj siedzą tutaj na sali. Duże brawa na nich. Z takim przesłaniem, żebyście pamiętały, nie zawsze, ale od czasu do czasu, że my mężczyźni potrzebujemy nieraz, to jest żart oczywiście, ale my mężczyźni potrzebujemy dużo ciepła, miłości, akceptacji, trzeba o nas dbać, trzeba nas przytulać, trzeba nas głaskać. No oczywiście, w drugą stronę też tak to działa, także że ważne, żebyśmy się naprawdę szanowali w związku i żebyśmy byli dla siebie przyjaciółmi, a żebyśmy nie byli dla siebie takim na zasadzie, że ja wiem lepiej, ja tutaj dyktuję warunki, ja tu jestem w ogóle głową rodziny. Głowa jest głową, ale szyja kręci głową, wiecie o tym doskonale. Także ktoś kiedyś powiedział, twoja racja, a mój spokój. Bardzo mi się to podobało. Ważne, żeby być w związkach partnerem dla siebie. Przede wszystkim. Wiosna. Mm-hmm.
Pamiętam, ile dałaś mi miłości, ciepłych słów. Pamiętam każdy dotyk twój, kiedy byłaś tu. Pamiętam, ile dałaś mi miłości, ciepłych słów. Pamiętam każdy dotyk twój, kiedy byłaś tu, kiedy byłaś tu. Złączeni w jeden żar. Pamiętam, ty mówiłaś mi, jesteś tylko ty, jesteś tylko ty. Kłamstwo i zdrada, cierpienie i ból. Każdy z nas przeżył, każdy to czuł. Kłamstwo i zdrada, cierpienie i ból. Każdy z nas przeżył, każdy to czuł. Pamiętam ten ostatni raz, gdy stałaś w naszych drzwiach. Pamiętam, gdy mówiłaś mi, jesteś tylko ty,